Witam na tradycyjnej konferencji pomeczowej. Jak zwykle zaczynamy od wypowiedzi trenera gości. Panie trenerze, bardzo proszę. Gratuluję trenerowi gospodarzy zwycięstwa. Przegrywamy mecz, w którym na pewno nie byliśmy słabszym zespołem. Natomiast zastanawiają mnie i bardzo martwią bramki, jakie tracimy w ostatnich spotkaniach, bo na pewno bramki traci się po błędach, ale strata bramki na Gryfie, strata bramki u siebie w meczu z Rybnikiem, gdzie 2 punkty podarowaliśmy, czy strata dzisiejszej drugiej bramki, no to był klucz do tego, że wyjeżdżamy bez punktu. Zawsze można jedną stracić i to gdzieś tam jest szansa odrobić, bo jesteśmy zespołem, który stwarza sytuację i ma możliwości strzelania bramek. Tak też rozmawialiśmy w przerwie, że ważna będzie sytuacja, kiedy drugiej bramki nie stracimy. Niestety to jest trudne pytanie do zespołu i na pewno bardzo trudna odpowiedź. Z czego to wynika? Bo zaczęliśmy mecz bardzo dobrze. Mieliśmy w pierwszej minucie 100% sytuację. Kwiatkowski wyszedł sam z bramkarzem. I tak graliśmy przez 15 minut, jak sobie życzyliśmy. I tak do czego jesteśmy predysponowani, bo tak praktycznie gramy w każdym meczu. Utrzymujemy się przy piłce, kontrolujemy grę. Natomiast bramka... Tu jest bardzo duży problem z pracą na tym poziomie, z zespołem, gdzie ci zawodnicy nagle po stracie bramki tracą, nie wiem, dyscyplinę, a bierze się to przede wszystkim z tego, że nie wiem, czy stres, czy już presja, strach przed tym, że możemy mecz przegrać. No i tu jest praca bardzo trudna, bo o ile te sprawy związane z umiejętnościami, które widzi się podczas zajęć i one są na niezłym poziomie, jak na tą klasę rozgrywkową. Myśl taktyczna, gdzieś potrafią realizować to wszystko w momencie, kiedy jest luźna głowa, no to stres ogranicza pewne działania i ta pierwsza połowa na pewno później była szarpana i nie graliśmy tak, jak sobie tego życzyliśmy. Natomiast w drugiej, po stracie bramki drugiej, wiadomo, szybko złapaliśmy kontakt i wtedy jest bardzo trudno już grać, kiedy przeciwnik broni się dobrze, dobrze jest zorganizowany, a tak w defensywie, grając agresywnie, mając wysokich zawodników, tak na pewno gra siarka. I to jest trudność ze stwarzaniem sytuacji, z grą, z umiejętnością stwarzania pozycji, strzelania bramek. Także praca nad przede wszystkim tą stroną mentalną, z tą stroną, nie wiem, ogarnięcia trudnych sytuacji na boisku, to jest klucz do tego, żeby ci zawodnicy mogli się jeszcze lepiej rozwijać. Przegraliśmy, no, widocznie jesteśmy zespołem takim, który nie jest jeszcze gotowy na grę o wyższe cele, bo tych bramek takich, o których już mówiłem tu wcześniej, straciliśmy zbyt dużo i to nas później dużo kosztuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Na pewno mecz był emocjonujący. Dużo się działo w ciągu 90 minut. Na pewno kibice, którzy przyszli na ten stadion, nie nudzili się. Zresztą jak każdy mecz u nas. Podobne są mecze. Może ten ostatni, kiedy przegraliśmy z Bełchatowem, przegraliśmy ten mecz, to miałem jakieś duże uwagi, jeśli chodzi o naszą dyspozycję i poprawną grę. Chociaż też nie można im odmówić, było ambicji grania przez 90 minut. Trudny mecz w Wejherowie mieliśmy też w ostatniej chwili wyszarpany ten remis, chociaż mecz mógł się ułożyć inaczej. Widziałem Legionowie w wyjazdowych meczach i rzeczywiście ta drużyna górowała nad przeciwnikami. A jednak, jak na przykład w Gryfie przegrali ten mecz. Mecz, który moim zdaniem powinni wygrać. Dzisiaj też wynik mógł być różny. Z tym, że nie ukrywam, że dużo zaryzykowaliśmy, wystawiając dwójkę napastników. Po raz pierwszy graliśmy w tym sezonie z dwójką w ataku. Zdawało to w pewnym momencie egzamin, chociaż rzeczywiście w tych pierwszych minutach to nie mogliśmy złapać rytmu, a
piłkarsko nas, Legionowe, w jakiś sposób przewyższała, szczególnie jeśli chodzi o stwarzanie sytuacji podbramkowych. Udało nam strzelić tą bramką i można było jeszcze się pokusić o jakąś tam bramkę, bo były ciekawe ataki z kąty, dobre wyprowadzenie. A już ta druga bramka to też mnie, powiem szczerze, mile zaskoczyła, bo był to jakiś prezent tak samo i wykorzystany bardzo dobrze przez Żebrowskiego, bo nie jeden zawodnik doświadczony przygrzałby się i uderzałby z pierwszej, a on postarał się znaleźć jeszcze lepszą pozycję do oddania strzału i fajnie wykończył. Za szybko straciliśmy tą drugą bramkę, tą bramkę kontaktową, bo nie można tak grać, że prowadzimy 2-0 i nagle rozluźnienie jest i to bardzo często się zdarza u drużyn, że tak się wydaje, że 2-0 to jest taki bezpieczny wynik i straciliśmy szybko bramkę. Z tym, że dobrze później zagraliśmy w defensywie. Cofnęliśmy się nisko, w pewnym momencie przyszło nam grać nawet na jednego napastnika, a potem w ogóle bez napastnika, ale uważam, że do końca ta drużyna grała bardzo zdyscyplinowanie, jeśli chodzi o grę defensywną i to było potrzebne. Przy wyniku 2-1 uważam, że Tomalski miał dwie piłki bramkowe. Gdyby dokładnie dograł piłki, to można było podwyższyć ten rezultat, a tak do końca trzeba było walczyć o te 3 punkty i bardzo, no, bo bardzo nam na tym zależało, żeby wygrać ten mecz z drużyną, która, tak jak Leśiek powiedział, wcale nie była gorsza. Wynik mógł być zupełnie inny. Cieszę się z tych 3 punktów, gratulowałem to drużynie na środku. Spokojne, ja mówię, święto zmarłych i zawodnicy dostali trochę wolnego, żeby odpocząć troszeczkę i fizycznie, i mentalnie. Czeka nas ciężkie 2 mecze, bo Rów na wyjeździe i Stalowo u siebie. Już myślimy o najbliższych meczach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do trenerów? Co dokładnie Kuba Głas, Nie wiem, czy byście oglądali ten fragment, co się to stało. Kuba był dosłownie 3 minuty na boisku w Wejherowie, skoczył do głowy, wygrał głowę i tam Bednarski, akurat Adrian, kiedyś mój zawodnik w Koronie, trafił go głową w kość jarzmową, dosłownie w to miejsce, to jest przy łuku brwiowym. No i tam była pęknięta kość przemieszczeniem, przeszedł zabieg, dzisiaj mamy sobotę. Środę bodajże w tej chwili przyszedł i już coraz lepiej wygląda, jest w innym nastroju i mam nadzieję, że szybko, nie szybko, ale to musi się wzrosnąć, żeby on wrócił do treningu i gry. Na pewno to groźnie wyglądało i pierwsze, zresztą jechaliśmy bardzo długo, bo w 2 szpitalach byliśmy z Kubą, bo w pewnym momencie miał wstrząśnięcie mózgu, wymiotował, słabo mu się zrobiło i musieliśmy się zatrzymywać w szpitalach. Po badaniach tam stwierdzono, że nie ma żadnego uszczerbku. Tutaj, kiedy zrobiono rezonans, stwierdzono pęknięcie z przemieszczeniem kości jarzmowej. Miał zabieg w szpitalu w Rzeszowie. Bardzo fajnie to zrobili mu i mam nadzieję, że Kuba szybko wróci do nas. Ale jeszcze jest szansa, że tej rundzie, czy dopiero na wiosnę? Ciężko będzie, to jest zbyt poważne. Przede wszystkim to jest uraz głowy. Dość mocne wstrząśnięcie było. Jest to bardzo niebezpieczna była kontuzja. Fakt, że nawet nie dostał ten zawodnik nawet żółtej kartki, gdzie to było, no, bezsensowne wyjście. Czy jakieś pytanie jeszcze? Panie Dworze, w kolejnych meczach też jest szansa zagrać na pasników, no bo Kuba nam wypadł, Konrad nam wypadł. No na pewno nie będę rezygnował z tym, że musimy zdać sobie z tego sprawę, że obydwaj napastnicy grają. No, nie graliśmy dotychczas na 2 napastników, poza tym Robski miał zbyt długą przerwę i on na pewno będzie dostawał szansę, i żeby grać na tych 2 napastników, ale naprawdę szkoda mi trzymać na przykład takiego Mateusza Czyżyckiego, który jest w bardzo dobrej dyspozycji i na przykład w dzisiejszym meczu bardzo fajną zmianę dał. I fajnie, że mamy taką długą ławkę rezerwowych i każdy z tych młodych zawodników może wejść. Ja jeszcze raz zawsze podkreślam, ci zawodnicy cały czas się rozwijają i liczę na to, że ci 2 napastników będziemy mieli w przyszłości pożytek, ponieważ no, trzeba powiedzieć, no, to są wartościowi zawodnicy. Nie wiem, czy Rysiek ma tam Jovanovicza, ale ma jeszcze tego, wyleciało mi nazwisko, podpowiedzmy. Ciacha.
I rzadko się spotyka w naszej lidze, żeby dwóch takich wysokich, typowych dziewiątek było. I nie będę schodził, na pewno będę dawał szansę w wielu meczach, żeby tych dwóch napastników, ale muszą być odpowiednio przygotowani. Jak sami widzieliście, Robski nie wytrzymał, Żebrakowski poprosił o zmianę, bo też dużo się nabiegali, trzeba powiedzieć, bo Legionowa bardzo mądrze rozgrywała piłkę, rozpoczynała tak bardzo mądrze i musieli popracować w tej defensywie dużo. No ale na razie się tylko cieszę, że jest taka wartościowa grupa zawodników młodych. Dobrze, to dziękuję bardzo i do zobaczenia za dwa. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Cześć.